Diecezja Pelplińska cieszy się z każdorazowego jarmarku cysterskiego, który staje się wspaniałą egzemplifikacją tego, co jest historią i co jest dziedzictwem naszej ziemi i dziedzictwem chrześcijańskim. Diecezja Pelplińska jest głównym organizatorem jarmarku cysterskiego i bardzo radujemy się, że w ten sposób ukazane jest to bogate dziedzictwo kultury chrześcijańskiej, a w dzisiejszej rzeczywistości bardzo potrzeba nam, aby uzupełniać wiedzę też w polskim społeczeństwie nad wartością tego, co przynieśli cystersi na Pomorze i w ogóle do naszej ojczyzny. Wszystko, co dzieje się tutaj na tej olbrzymiej przestrzeni, sprawia, że jesteśmy w sercu jednego z największych wydarzeń kulturalnych na Pomorzu właśnie w te wrześniowe dni. Mamy potrzebę, aby ukazanie różnorakich osiągnięć inspirowanych tradycją, inspirowanych wiarą, inspirowanych dziedzictwem tej ziemi, ludzi tu żyjących, było nieustannie znane w społeczeństwie, by szczególnie młode pokolenie, które tutaj przybywa ze swoimi rodzicami, niekiedy też z nauczycielami, wychowawcami, duszpasterzami, miało świadomość, z jakich korzeni wyrasta i co powinno przekazać następnym pokoleniom. Jest to niewątpliwie wielka lekcja polskości, chrześcijaństwa, ale i też kultury tak bardzo ważnej dla dobra, jedności polskiego narodu na przyszłość. Wydarzenie, które bardzo raduje diecezję pelplińską, bardzo raduje Pelplin i na które nieustannie serdecznie zapraszamy.